Teraz zrobimy kilka ćwiczeń ze strony Khan Academy. Możecie je wykonywać bez rejestracji, ale jeśli założycie konto, postępy w nauce będą zapisywane na Waszym profilu. Dodatkowo możecie zbierać punkty i odznaki. Punkty otrzymujecie m.in. za obejrzane filmy, zrobione ćwiczenia, wykonane specjalne zadania czy zdobyte odznaki. Te filmy, które widać tu po lewej stronie, dostępne są w polskiej wersji językowej na kanale YouTube Khan Academy Polski. Mamy zaznaczyć punkt 2, 10. Pierwsza cyfra w tej parze uporządkowanej wskazuje na oś X. W tym miejscu mamy oś X. Mówi, gdzie i jak daleko mamy iść na oś X. Ta liczba jest dodatnia, więc idziemy po osi X w prawą stronę. Druga liczba w parze uporządkowanej wskazuje na oś Y. Jest również dodatnia, zatem również idziemy w górę. Czyli mamy 2 miejsca w prawo i 10 w górę. Zatem w tym miejscu jest nasz punkt 2, 10. Można to było zrobić inaczej. Można było najpierw pójść 10 w górę, a potem 2 w prawo. Sprawdzamy. Poprawna odpowiedź. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Teraz mamy zaznaczyć punkt 2, 6. Zatem idziemy 2 miejsca w prawo i 6 w górę. Mógłbyś się zastanawiać, dlaczego nie 6 w prawo i 2 w górę. Wtedy dostałbyś zupełnie inny punkt, ale pamiętaj, zostało ustalone, że taka jest reguła, że pierwsza współrzędna to zawsze oś pozioma, dlatego 2 w prawo, a druga to oś pionowa, czyli oś Y, dlatego poszliśmy dopiero w drugiej kolejności w górę 6. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Zaznacz punkt 10, 4. 10 w prawo, 4 w górę. Zgadza się. 3, 2. Możemy iść 3 w prawo, 2 w górę. Możemy tu zrobić odwrotnie. Najpierw pójść 4 w górę, tak, czyli oś Y, i dopiero potem 9 w prawo. Taki sam punkt będzie. 5 pod rząd zrobione. Mamy 475 punktów za to zadanie. Gdybyśmy byli zalogowani, dopisałoby się to do naszego konta.